Soka wróciła? Tak. Dzisiaj rano. Kessler? Tak. Ale on mój. Niech mój ojciec da spokój. Głupiś. Mam z nim ważne sprawy, a nie waż mi się dotknąć, słyszysz? Słyszę. Ale od swojego nie odstąpię. Ani mi się waż. Gdzie ona teraz? Matka wypędziła ją z domu. Zajmij się nią. Przecież to nasza krew. Pisał do mnie, ja będę chcieć odpowiedzieć na to. Ma pan prezes rewolwer? On ma minę wściekłego psa. On chce pieniędzy. Szmetcem zgadz dla córka, ja to załatwię. I szkoda. Panie prezesie, niech pan uważa. Graliście w niedzielę po południu? Graliśmy, poczekaj chwileczkę. Coście grali? Kawałek sonaty C-small Beethovena. Szło nam tak dobrze jak nigdy. Tak? No nie wyobrażasz sobie jak... Stein, konta Eichnund Peretz. 4,17, 5 zajęte do 6 tysięcy. Do 6? Nie sprawdzaj, dobrze pamiętasz. A potem robiliśmy próbę z tego, co skończył niedawno. Co to jest, Polka, Walczyk? Dajże spokój, nie tworzę repertuaru dla Kataryny. A co, opera? Nie, coś, co ma pewne formalne podobieństwo do sonaty. Ale nie jest sonatą. Pierwsza część to wrażenie miasta, które milknie i zwolna usypia, rozumiesz? Wielka cisza przesycona łagodnymi szmerami, które robią skrzypce. A na tym tle flet zaczyna przejmującą pieśń. Jakby jęk drzew marznących, ludzi bezdomnych, maszyn spracowanych, zwierząt, które jutro będą zabite. Ta. Stein, prezes woła. Długoś pisał? Blisko rok. Przyjdź w niedzielę, usłyszysz wszystkie trzy części. Co słychać, panie Stein? Wiktor Hugo umarł wczoraj. Dużo zostawił? 6 milionów franków. Ładny grosz. W czym? W 3-procentowej rencie francuskiej i w Suezach. Doskonały papier. W czym robił? W literaturze. Co? W literaturze? Tak, bo to był wielki poeta, wielki pisarz. Niemiec? Francuz. A prawda. Ja zapomniałem. Przecież to jego ta powieść z ogniem i mieczem. Nie Mary czytała ładniejsze kawałki z niego. A pan podobno grywasz na fortepianie. Skończyłem konserwatorium i klasę fortepianu u Leszetyckiego w Wiedniu. Przepraszam pana prezesa, muszę już iść, mam dużo roboty. Robota nie gęś, ona się nie wytopi. A mnie denerwuje to ciągłe szczękanie szklanek w kantorze i to ciągłe syczenie gazu. Panie prezesie, przychodzimy tak wcześnie, jesteśmy bez śniadania. Oni gotują herbatę na gazie,
A kto płaci za gaz? Ja. A gdzie tu jest sens? Od dzisiaj panowie będą płacili. Dobrze, powiem kolegom. I ja to robię dla panów dobra. Oni się teraz wstydzą pić herbatę, bo ich gryzie sumienie, że to na moim gazie. A jak każdy zapłaci, to będzie śmiały, będzie mógł patrzeć do mnie prosto w oczy. I to jest bardzo moralne, panie Stein. Bardzo. Prezes pytał o mnie, a i ja się tutaj wybierałem. Interes, co? To załatwimy go prędzej, bo ja mam z panem do pogadania w pewnej bardzo delikatnej sprawie. Interes jest taki. Adler and Company potrzebują wielkiej partii wełny. I zwrócili się o to do mnie. Ja wełnę mam, ale potrzebuję na nią pieniędzy. Dam panu pieniądze, zarobimy do spółki. Git? A no, jak zwykle 15%. Wiele potrzeba? 30 tysięcy marek na Lipsk. Fabryka rośnie. Za miesiąc zaczynamy, za trzy będzie pod dachem, a w październiku puszczamy w ruch. Lubię taki pośpiech. To jest po ludzku ślicznie. Ja bardzo lubię Borowieckiego, ale ja mu muszę zrobić przykrość. I mnie jest tak nieprzyjemnie, tak bardzo nieprzyjemnie, co ja bym pana prosił, aby pan wytłumaczył mnie przed nim. Cóż takiego? Ja musiałem mu cofnąć kredyt. Znajdziemy kredyt gdzie indziej. Mnie jest bardzo przykro, że nie będę mógł z wami prowadzić interesu. Ale tak pomiędzy nami mówiąc, po przyjacielsku. Panie Maurycy, na co panu ta spółka z Borowieckim? Czy pan nie może sam otworzyć fabryki? Ale ja nie mam pieniędzy. A to nie jest powód ani przyczyna. Ludzie mają pieniądze, a pan masz duże zaufanie i duże zdolności. Dlaczego ja panu dzisiaj dałem na jedno słowo 30 tysięcy marek? Dlaczego ja pana uważam jak syna? Ej, co ja mówię jak syna? Jak córkę i syna razem. Dlatego, że ja pana dobrze znam i ja wiem, że ja mogę zarobić na tym 10%. 7,5. Co to znaczy uszlachetniać produkcję? Co to jest? Skończyć z tandetą ludzką? O, a to jego własne bardzo głupie słowa. Jemu się chce psuć interes cukrowi, szai, Buchholcowi, całej bawełnie łódzkiej. A wiesz pan dlaczego? Dlatego, żeby Polacy mogli powiedzieć, oni robią tandetę, szachrują, wyzyskują robotników, a Borowiecki, a my prowadzimy interes poważnie, solidnie, uczciwie. O, ja bardzo daleko widzę. Tu nie ma nic do śmiechu. To nie jest ten wiatr. Ja panu mówię, jestem pewien, my nie wytrzymamy z nimi konkurencji, bo oni będą mieli cały kraj za sobą. I dlatego Borowieckiego trzeba zjeść. No tak, ale jeżeli mój kapitał da mi więcej procentu u Borowieckiego, to ja idę z nim. To jest po kupiecku powiedziane, ale ja panu mogę gwarantować, że kapitał nie da panu nic. Pan możesz wszystko stracić. Ja panu życzę jak najlepiej. Ja tylko mówię to, o czym myśli cała nasza Łódź. Do widzenia. Bardzo dziękuję prezesowi za zwrócenie uwagi. No zobaczę. Więc Borowiecki nie ma ani grosza kredytu u pana. Ale ja nie mogłem dla niego stracić naszych fabrykantów. Zmowa. Jaka zmowa? Co pan mówi? To nie zmowa, to jest obrona. Żeby to nie był Borowiecki, a ktoś inny, to by się go nadepnęło nieznacznie i zdechłby prędko. Ale pan wiesz, jaki to jest kolorysta? Pan wiesz, jak on podparł Buchholca? To wszystko prawda. Ale jemu może pójść. Ty, skądś taką sumę wyrwał? A? To moja tajemnica, moja nagroda. Max, ja widzę w twojej twarzy jakieś nowe łajdactwo.
Daj spokój, Moritz. Wydobyłem wreszcie te pieniądze od ojca. Teraz fabryka nie wytrzyma roku, musi zdechnąć. A jak fabryka klapnie, to i ojciec tego nie przeżyje. Zdechnie razem z nią, ja go dobrze znam. A ty jesteś sentymentalny Niemiec, ale dawaj pieniądze. Idź. O. Pocieszysz się, że miałeś za ojca najuczciwszego człowieka w Łodzi. Tak, tak. A to jest mój pierścień. No, Moritz. Trzymamy za ciebie. Pa! Ramka. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Trzymaj się! Wypłaci dla baba 200 rubel, bo inaczej odda do sądu. Panie prezesie, baron Oskar Majer czeka. Mówi, że ma bardzo ważną sprawę. Baron Oskar Majer. Oskar Majer może mieć interes do mój pies. Horn, ich diktiere. Bewegen Sie sich etwas schneller, wenn ich mit Ihnen spreche. Schlafen Sie nicht. Ja das Panie Pana nie płacę. Machen Sie schneller. Obu rękami pisać nie umiem. Pan akcentuje swoje słowa za bardzo. Nie umiem inaczej mówić. Musi pan nauczyć się, bo inaczej nie pozwolić mogę. Mnie jest ganzegal. Do kogo pan mówi? Do pana prezesa. Panie Horn, ja ostrzegam panu. Moja cierpliwość nie trwa za długo. Nie wiem, czy pan jest cierpliwy, czy nie. To mnie nie interesuje. Nie przerywaj pan! Kiedy Buchholz mówi. Nie widzę przyczyny, dlaczego nie ma być cicho. Buchholz, kiedy Horn mówi. U mnie pan już miejsca nie ma! Ja sobie robię grubą nieprzyzwoitość z pana i z pańskiego miejsca. Poza tym Kazie wyrzucisz cię! Spróbuj, chamie. Kurde, schmeiß ihn raus! Daj spokój, August. Nie próbuj, bo tobie razem z twoim panem nadłamie żeber. Ja, flucht! Raus mit dem! Milczeć, ty złodzieju! Ty chamska mordo, nie? Proszę mnie przerywać! Mnie nie interesuje, czy pan jest cierpliwy, czy nie. Ja nie potrzebuję wiedzieć, czy pan jest cierpliwy. Proszę mnie przerywać! Ty szwabska mordo. Ja mówię. Horn mówi! I pan będzie mnie słuchał, dopóki tu będę stał i dopóki będę mówił. Pan nie siedzi cicho. Ja mówię. Proszę nie... Uprzedzam pana. Ja nie potrzebuję wiedzieć, czy pan jest cierpliwy, czy nie. Mnie jest ganzegal! Proszę mnie nie przerywać! Nie widzę przyczyny, dla której miałbym być cicho, kiedy pan mówi. Nie interesuje mnie, czy pan jest cierpliwy, czy nie. Żegnam pana. August. Słucham jaśnie pana. Kom, kom. Kom. Gdzie jest Horn? Jaśnie pan go wyrzucił, więc wyszedł. Kazałem ci wyrzucić ten pies. Warum bist du nicht gefolgt, was? Kiedy on sam wyszedł. Schweig! Kom, kom! Good. Is was los?
Tak cicho idzie fabryka dzisiaj. Tak jak zwykle.